Witam serdecznie. Nawiązując do historycznej audycji przy Żeleźnioku, patrona naszej rozgłośni Stanisława Ligonia, dziś prognoza pogody przy Żeleźnioku. A to dlatego, że idzie chłód. W tej chwili mamy do czynienia z niżem, który podsyła chłodne powietrze znad Atlantyku, ale w weekend nadejdzie niż znad Morza Białego, przynosząc znacznie zimniejsze powietrze. Będzie padał deszcz ze śniegiem, śnieg i będzie bardzo zimno. W nocy temperatury na południu województwa spadać będą do minus 6 stopni, na pozostałym obszarze do minus 3, a w ciągu dnia temperatury będą ciut powyżej zera. Ale ze względu na wiatr, temperatury odczuwalne w weekend to cały czas na minusie, minus 1, minus 2, najwyżej 0 stopni. Także trzeba wyciągnąć dobre buty, dobre kurtki, dobre nauszniki, dobre mówki, aby ten pierwszy atak chłodu przetrzymać. To nie będzie trwało długo, ale o tym będziemy mówili, jak on sobie odejdzie. A na koniec jeszcze zaproszenie, ponieważ 4 grudnia przypada rocznica urodzin Radia Katowice, kolejna. Będzie można tutaj zwiedzić radio. No, w tej sytuacji wirtualnie, zawsze co roku tutaj gościliśmy bardzo wielu słuchaczy, będzie można zobaczyć każdy zakamarek Polskiego Radia, w tym i to muzeum, w którym w tej chwili się znajduje. Do usłyszenia, miłego weekendu.